Hej, witam Was serdecznie. Z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny opis czołgu. Tym razem będzie to czołg chiński. Siódmy tier, czołg ciężki IS-2, czyli śmiało można tutaj powiedzieć, że jest to taka chińska podróbka radzieckiego IS-a. Pojazd w ten sposób się prezentuje. Później jeszcze dokładnie sobie omówimy pancerz, troszeczkę jego statystyki i kilka porównań oczywiście z IS-em radzieckim. Pierwsza rzecz, 1280 punktów wytrzymałości i tutaj jest pewien bonus, bowiem pojazd ma o 50 punktów życia więcej niż IS radziecki. Następnie masa 4654, moc silnika 580 koni. No i niestety tutaj ta moc jest sporo słabsza, bo jak sobie przypominam, to radziecki IS ma chyba 700 koni mocy silnika, ale chyba w zamian, jako taką rekompensatę, dano nam większą maksymalną prędkość 37 na godzinę. IS radziecki ma chyba 34, coś takiego. Tak mi się coś tutaj kojarzy. Te pojazdy są naprawdę bardzo do siebie podobne. Kolejna kwestia, prędkość obrotu. Tutaj mamy 38 stopni i tutaj jest na korzyść właśnie tego chińskiego podrobionego IS-a ten parametr. Pancerz omówimy sobie za chwileczkę. I prędkość obrotu wieży 28 stopni. To jest identyczny parametr jak w radzieckim pojeździe. 350 zasięg widzenia, również tak samo. I tutaj zasięg sygnału 600 metrów. No i pancerz, słuchajcie, jak tutaj wygląda ten nasz pancerz? Może sobie zaczniemy od wieży. Mamy 100 mm z przodu, 90 po bokach i 90 z tyłu. Ta wieża jest dosyć podobna do tej wieży z IS-a radzieckiego, aczkolwiek troszeczkę różnic tutaj jest. Oczywiście słaby punkt tej wieży to jest garnek sporej wielkości. No i pancerz kadłuba, który tutaj właśnie różni się od radzieckiego odpowiednika. Przede wszystkim to miejsce, które tutaj widzicie, jest pod kątem. W IS-ie radzieckim jest ta płyta prawie że pionowa i na niej znajduje się wizjer dla kierowcy czołgu. Tutaj jest ona pod kątem i wizjer znajduje się tutaj na środeczku. No ale najważniejsza zmiana, niestety, na minus dla tego pojazdu, to jest tylko 90 mm pancerza. Na niekorzyść właśnie, bo IS radziecki ma tutaj z przodu 120. Także taka jest główna zasadnicza różnica między tymi pojazdami. Oczywiście słabe punkty to jest dolna płyta, to miejsce wiadomo, no i oczywiście również ten wizjer kierowcy to jest również słaby punkt. Też nie powinno być problemów przy naprawdę celnych działach, aby się wstrzelić tutaj na łączenie kadłuba z wieżą. Jeżeli chodzi o bok, no to jest on identyczny, 90 mm i pamiętajcie, że jeżeli pojazd ustawia się Wam, powiedzmy, w ten sposób do Was, to starajcie się strzelać w miejsce jak najbliżej Was i żeby to było miejsce nad gąsienicą, bo tutaj dochodzi pancerz warstwowy, gdzie mamy gąsienicę. Także strzelamy tutaj w to miejsce nad gąsienicą i jak najbliżej Was, bo wtedy mamy większą szansę na penetrację pancerza. Także tak to wygląda z boczku, a z tyłu na kadłubie mamy 60, ale już chyba kiedyś o tym Wam mówiłem, że jeżeli spotkacie jakiegoś tam słabszego przeciwnika, to nawet ten tył, ta płyta pod fajnym kątem potrafi zrykoszetować. Sam kiedyś miałem na IS-ie radzieckim takie sytuacje. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten pancerz pojazdu. Przejdziemy sobie do drzewka badania, no i właściwie do najważniejszej rzeczy, czyli uzbrojenia. Oczywiście, gdyby ktoś pytał, jakim działem grać,
No to powiem Wam w ten sposób. Początkowo grałem tym działem. Oczywiście. Dlaczego? Szybciej strzela, co prawda mniejszy damage, ale szybciej skupia i ma lepszą celność. Grałem tym działem tak długo, aż nie odkryłem dopiero tego działa. Odkrycie tego działa wcale nie wykluczyło tutaj, że przestałem grać tym działem, zacząłem tym grać. No, to działo jest znacznie lepsze pod względem uszkodzeń, ale jest długi czas celowania, długi czas przeładowania i fatalna celność, bo mamy 0,48 aż, niestety. No, ale dopiero po odkryciu tego działa przeszedłem na to działo. Którym działem Wam będzie lepiej grać, tego Wam nie jestem tak dokładnie w stanie określić. W każdym razie na pewno 122 sprawdzi się lepiej w grze plutonowej z jednym czy z dwoma kumplami, bo tak będziecie się uzupełniać tym sporym damage'em i długim czasem przeładowania. A to działo znacznie nada się bardziej na taką samotną grę. No bo właśnie mamy szybsze przeładowanie działa. I to jest taka główna różnica. Oczywiście 122 tutaj te parametry minimalnie, powiem Wam, różnią się od działa z ISA. Jaka jest różnica? Przede wszystkim penetracja 250 tutaj, a w ISie mamy tą penetrację znacznie mniejszą, coś około 210-220, to sobie możecie dokładnie sprawdzić, chociażby wchodząc na wod.com.pl. W każdym razie to jest taka najważniejsza różnica, którą widzicie tutaj w grze. Jak jeszcze porównywałem te dwa działa, to tutaj pociski i się drugim no mają mniejszą prędkość i to właśnie na tej penetracji 250 ta prędkość jest znacznie niższa. Także to tyle tutaj z tej tabelki. Oczywiście jeszcze parametr, jeżeli chodzi o podniesienie, opuszczenie tego działa, to działo obniżymy 5 stopni w dół, a podniesiemy 20 stopni w górę. No niestety, jak tutaj porównywałem, to niestety, ale ten czołg ma troszeczkę gorsze właśnie obniżenie działa i zwykły radziecki ma minus 6 stopni w dół. Także tak to się tutaj przedstawia. Słuchajcie, obsługa, jak to tutaj wygląda, to widzicie. Dosyć drogie pociski, ale to już przy tych uszkodzeniach standard. Tutaj mamy 5, 600 i 680. Tutaj standardowy zestaw materiałów eksploatacyjnych. Wyposażenie, no ja stosuję taki zestawik. System naprowadzania, mechanizm dosyłający i optykę. Zdecydowanie wolę optykę aniżeli wentylację. To już Wam kilkukrotnie powtarzałem i przedstawiałem, dlaczego tak. I załoga. Tutaj to wygląda w ten sposób. Przede wszystkim celowniczy, tutaj jaką drugą umiejętność wybrałem, strzał z biodra i gładka jazda, aby poprawić tę celność, która jest no, niestety fatalna. I tutaj jeszcze mamy ładowniczego, bezpieczne magazynowanie jako pierwsze. Magazyn potrafi bardzo często siadać w tym pojeździe. A jaka druga umiejętność to jest tutaj naprawa. Tak samo jak dowódca, pierwsza, szósty zmysł, druga umiejętność to jest naprawa. No i słuchajcie, myślę, że w garażu to tyle. Troszeczkę jak widać tych różnic między pojazdem chińskim a radzieckim występuje. Przejdziemy sobie do bitwy. No, mamy oczywiście fajne losowanko, no ale trudno, no tak również bywa. Chociaż niby szanse są dosyć fajne na zwycięstwo.
No ja myślę, że w pierwszej kolejności udam się na Hila tym czołgiem. Zobaczymy, co tam się uda zrobić, czy w ogóle ktoś tam pojedzie, bo to różnie bywa, naprawdę. Także no, wracając do wątku różnic między tym czołgiem a radzieckim. Słuchajcie, szczerze powiem wam w ten sposób, że ten pojazd potrafi równie dobrze rykoszetować pociski, mimo że właśnie z przodu tak jakby jest pokrzywdzony, bo ma mniejszy, słabszy pancerz, 90. A poza tym to naprawdę gra się identycznie. Po prostu najlepszy pojazd moim zdaniem właśnie jest właśnie ten czołg do miasta. Wychylamy się za osłony, strzelamy, chowamy się, czekamy na przeładowanie i znów powtórka z rozgrywki. Tak to się przedstawia, moi drodzy. Jedziemy na tego Hila. No co tu dużo mówić o czołgu? No, prawie że kopia po prostu. Z drobnymi jednak zmianami, ale jednak bardzo, bardzo podobny pojazd. Tak, nic tu jeszcze na górce nie ma. Ale zaraz na pewno coś tu będzie. No właśnie, jak Tiger nie zdążył niestety. FCM, Centurion, T-43. Kurczę, chciałbym tam przejechać na prawą stronę, bo miałbym ostrzał na dół. Też trzeba się ruszać, bo tutaj gdzieś artyleria może walnąć. Przebyłbym się tam, ale kurczę, za duże ryzyko. Teraz to już. Właśnie. Długo, długo skupia ten czołg. Nie no, tutaj nie będę się wychylał. Na razie się cofnę. M103 jest na tym bananie. Kurde, taka patowa sytuacja. Nie zdążyłem już przejechać. Środek sobie daje radę z tą górką. Żeby ten is strzelił, kurde no. Siedem do ośmiu, los się odwraca. Kurka wodna. Strzelił. Mam go na celowniku. Cel poza zasięgiem. Będę się starał szybko przejechać. Dobra. Kurde, no na co oni tutaj już by dawno ich objechali? Szybko się wycofujemy. T-43.
O, już dostaję w dupkę. Tak. Jedynie taran. No tutaj został tylko jeden przeciwnik dla FCM-a, ale czy on tutaj coś uda mu się zrobić? No tak, ale co ja tutaj miałem zrobić, kurczę? Bili mnie w tyłek z dołu, niestety. Dlatego musiałem tam ruszyć do przodu na niego i chciałem już go koniecznie skończyć. No. FCM już tutaj jest bez szans. Zobaczymy jeszcze na tego pana. Mam nadzieję, że to będzie wygrana. Jak Tiger. Chociaż ten heal tam jest jeszcze nieskończony. Kurczę, ale czemu oni wszyscy tutaj z jednej strony zaatakowali ostatecznie, a były trzy czołgi po tej stronie? W tym ja skończyłem dwa. Fuksem, co prawda, ten jeden, ale no kurde, gdyby nie ten ostrzał z dołu i w mój tył pojazdu, to tutaj na pewno bym więcej zdziałał. No ale ułożyło się jak się ułożyło, niestety tak bywa. Kurczę, gdzie jest ten IS-8? Albo pojechał na naszą bazę, albo się jakoś cofnął. No jest tutaj artyleria, ucieka. Ale to ja bym tutaj kapował jednym czołgiem. No tak naprawdę w tym starciu szansę ma tylko Jak Tiger z ISem 8, tak? 60% szans obecnie. Tylko gdzie jest ten IS 8? To jest wielka niewiadoma w tym momencie. Ani na naszą bazę nie wjeżdża, ani z górki nie strzela. Naprawdę wielka zagadka. Bo jak tego do jakiegoś pościgu to się za bardzo nie nadaje. Prędzej bym go tutaj, znaczy gdybym ja grał, bym jednak został na kapie. A FCM, jeżeli miałby tutaj ochotę, to mógłby sobie poszukać, tylko że nie ma szans w bezpośrednim starciu niestety. No dobrze, że tutaj jadą razem, bo jest jakieś wsparcie. FCM pojechał.
No teraz już się panowie rozdzielili. I tutaj może być też taka sytuacja, że FCN wyjedzie, zgarnie pestkę, zginie. Zostanie jak Tiger na Isa 8. No i... O kurczę, no jeszcze nie trafił. Już chciałem powiedzieć, jesteś trupem. A i tu już jest... Koniec. Co ten Jezus my kombinuje? Już by dawno wyjechał, już by dawno go rozwalił. Ale FCM dobrze robi, bo powiem wam, czeka. Czeka na wsparcie od Jagdtigera, proszę bardzo, była z tyłu od Jagdtigera. O, no, to tutaj była może setna sekundy, żeby jeszcze FCM przeżył w tej bitwie. Ja dowoł tylko czekał na pestkę, gdzie się ta bitwa skończyła, powiem. Finał był zaskakujący. No dobra, tutaj co to jest? Oko za oko. Aha, no bo to było przez ten taran, jakieś tam specjalne oznaczenie. Czwarte miejsce, o dziwo, a tutaj naprawdę nie zrobiłem nic, nic specjalnego, no. Kurczę, no ta sytuacja na tym hillu była naprawdę, no nieciekawa. Wyjechałem raz i zrobiłem głupi błąd, bo zgarnąłem bułę od Isa 8, a tego nie powinienem robić. I później wahałem się, kiedy wyjechać, czekałem na ten strzał Isa 8. I to się opłaciło, w końcu coś tam udało się zdziałać. Takie są tutaj wyniczki. Jest na plusie. Doświadczenie malutko, 715. No ale tutaj, że jest oczywiście jakaś tam nagroda razy 5 doświadczenia, no to trochę tutaj zgarnąłem. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Z mojej strony to by było na tyle. Żegnam się z Wami, do usłyszenia. Cześć!